Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest program Republika po południu. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski, pan minister Zbigniew Rau, określił dzisiejsze ataki w Ukrainie jako akt barbarzyństwa i zbrodnię wojenną. Jest z nami pan Andrzej Iwaszko, prezes Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Mariupolu. Witam serdecznie, panie prezesie. Witam bardzo serdecznie. Panie prezesie, to czarny dzień dzisiaj na Ukrainie, bo te ataki no nie mają żadnego sensu wojskowego. Wojna jest okrutna sama w sobie, ale mordowanie cywilów, ludzi, którzy stoją w korkach, którzy idą do pracy, do szkoły, no szczególnie okrutnie. Jak pan to odebrał, te dzisiejsze ataki? Ja powiem tak, chociaż i dowództwo armii rosyjskiej raportowało, tak, że osiągnęło wszystkich celi, ja powiem, że generalnie Putin nie osiągnął w Ukrainie żadnych celi. I jeżeli na przykład 24 lutego, kiedy powiedzmy ta gorąca kolejna faza wojny, tak, w Ukrainie się zaczęła, to była trochę taka panika wśród oczywiście ludzi, tak, zwykłych ludzi. Był taki strach, tak. Teraz bardzo dobrze to określił szef Rady Bezpieczeństwa Ukrainy, że pomimo takiej, powiedzmy, jeszcze większej wściekłości, takiej nienawiści, tak, i pomimo, powiedzmy, takiej pogardy, tak, wobec Rosji oczywiście, wobec ich działań, nic, żadnych jakichś takich uczuć u większości obywateli Ukrainy to nie wzbudziło. Czyli my, chociaż oczywiście te obrazki, które widzimy, to są straszne, tak? To są powiedzmy, no, śmiertelne ofiary, co niby może być straszniejszego, ale też chciałbym zwrócić uwagę na odbiór przez Ukraińców, tak? Bardzo wielu takich, powiedzmy, obrazków, wideo, tak, też są, kiedy oni, na przykład dzieci w szkołach, tak, śpiewają hymn Ukrainy w tym czasie, jak Putin stara się w jakiś sposób, powiedzmy, takie, to już, ja bym powiedział, taka agonia, tak, w inny sposób tego nie mogę nazwać, dlatego że on już użył wszystkiego, co mógł, tak, czyli jakiego tylko rodzaju broni on nie używał, i różne rakiety, tak, i ziemia, i powietrze, ziemia, i woda, ziemia, więc absolutnie, powiedzmy, pomimo tych strasznych ofiar śmiertelnych wśród cywilów w pierwszej kolejności, tak, wśród niszczenia tych obiektów infrastruktury, tak, budynków, tak, mieszkalnych, bloków wielopiętrowych, w których nikt inny nie znajdował się, jak tylko ludzie, cywili, starsze osoby, dzieci, zwykłe rodziny, tak, które sobie, powiedzmy, spały, odpoczywały i myślały, że są one w miarę też w bezpieczeństwie, tak, bo dzisiaj te ostrzały prawie takie największe wszystkie miasta, tak, chwyciły niestety. Więc żadnej celi, ja bym tak powiedział, rozumując odpowiedź na pytanie pana redaktora, żadnej celi, czyli jego cel to było takie, powiedzmy, zastraszenie kolejne, tak, i nie tylko obywateli Ukrainy, ale też, żeby pokazać całej Europie, tak, całemu światu, że o, możemy, ale tak naprawdę to są takie ostatnie, no, powiedzmy, wzdechy, tak, tego zwierza, którego no, postrzelili, tak? Tylko tak to mogę odebrać. Cele niewątpliwie powinien jedną osiągnąć Władimir Putin, i to powinna być cela więzienna. Natomiast no, Putinowi jednak została jeszcze jedna broń do wykorzystania, którą straszy, że jej użyje. Chodzi o ładunki jądrowe. Czy taka
ewentualność, no, jak na Ukrainie ludzie odnoszą się do takiej ewentualności? Ja powiem, że no, już nieodwrotnie, tak, i Związek Sił Zbrojnych i prezydent mówili, że dla Ukrainy to nic nie zmienia. Użycie żadnej broni, tak, to dla Ukrainy nic nie zmienia, bo to jest jakby wojna o sens istnienia, tak, czyli egzystencjonalna taka wojna, tak, czyli jeżeli Ukraina nie przetrwa, tak, to tylko no, ewentualnie takie taktyczne uderzenia mogą wstrzymać ofensywę ukraińską tylko na jakiś czas, tak, ale generalnie nastroju, tej motywacji, bo Ukraina, chce zaznaczyć najważniejsze, tak, że ona broni swojej ziemi, tak, ona nie pragnie ani metra cudzej, tak, ona walczy o swoje, walczy o przyszłość tych dzieci zresztą, którzy śpiewają hymn Ukrainy dzisiaj w podziemiach, tak, i znaną piosenkę też Czerwona Kobyła i wielu, wielu innych patriotycznych piosenek. Panie prezesie, jaka jest sytuacja na tych terenach, które są wyzwalane przez armię ukraińską? No, ona walczy prawie sprawnie jak armia amerykańska, stąd się przejęzyczyłem, ale no, wiemy, że tam są odkrywane kolejne niestety doły śmierci, no ale to jedna sprawa, druga to jakie jest położenie mieszkańców tych ziem? Ja powiem tak, no, wielokrotnie i powiedzmy i władze, tak, administracji wojskowych na tych terenach zwolnionych uprzedzały, tak, jeszcze troszeczkę się wstrzymać, tak, z powrotem na te terytoria. W ogóle tam no, wielu takich czynności, które Ukraina musi przeprowadzić. Oczywiście pan to dobrze wspomniał i wykrywane coraz nowsze i nowsze, powiedzmy, miejsca zbrodni wojennych, tak, na cywilach, na wojskowych, na dzieciach, osobach starszych. I to jest po prostu, kiedy te obrazki wśród od moich znajomych dziennikarzy, którzy tam na przykład pracują na miejscu, takie obrazki widzę, to po prostu no, nigdy sobie nie mogłem wyobrazić, tak, nawet taki no, nawet najbardziej chory umysł, tak, nie mógł sobie wyobrazić, co oni robią, tak, miejsca tortur, tak, miejsca gwałtu, powiedzmy, no, generalnie to nazywa się jednym takim wrażeniem. Zbrodnie wojenne, za które oczywiście muszą ponieść karę, tak, odpowiednią. Mam nadzieję, że na takim Trybunale Międzynarodowym wszyscy ci zbrodniarze wojenni, a ich dość dużo, tutaj nie trzeba mówić o samym tylko Putinie, tak, i jego najbliższym otoczeniu. Tutaj no, bardzo dobrze też wykazał się też prezydent Białorusi, tak, który też wspiera agresję rosyjską. Mam nadzieję, że też w końcu powiedzmy, no, też będzie na tym trybunale siedział na ławie. Chciałem zapytać jeszcze o Mariupol, z którego pan pochodzi. Co się dzieje teraz w Mariupolu? Mariupol, no cóż, Mariupol jest w trudnej sytuacji nadal, tak, dlatego że chociaż no, zbudowali tam kilka budynków, tak, w których oczywiście kto tam dostał mieszkania w tych budynkach. To jest w ogóle wszystko, co tam robią, to jest jakieś takie, powiedzmy, no, tak zwane pociągińskie dierewnie, tak, czyli takie pozory dobrego życia, tak, które oni transmitują dla swoich obywateli, dla Rosjan, tak, jak wszystko Rosja bardzo dobrze opiekę jakby nad Mariupolem tak trzyma. U nas się w Polsce mówi
Patiomkinowskie wioski, to taki był tak, Patiomkin, tak, taki... Tak, absolutnie, absolutnie tak, czyli generalnie strasznie patrzeć, tak, jak powiedzmy różne, urządzają różne imprezy, tak, na tle tych spalonych budynków, jak na przykład też w teatrze dramatycznym, w którym po prostu zalali betonem ewentualnie dużą ilość, powiedzmy, szczątek, tak, ludzi po prostu tylko dlatego, żeby zrobić dalej tam przedstawienia, dalej wprowadzić. Po prostu takie, powiedzmy, no ludzie są w strasznej sytuacji, bo ludzie, ci, którzy tam, oczywiście też trzeba mówić o kolaboracji, tak, już władze ukraińskie wykrywają, tak, dokumentują współpracę powiedzmy na różnych szczeblach z okupantami w Mariupolu. O tym też trzeba mówić, takie rzeczy też mają miejsce, tak? Ale ci ludzie no, powinni pamiętać, że kara ich też jakby dogoni, tak? Więc tutaj niniejszym przestrzegamy, że kara ich nie minie. Wszystkich, który powinna dosięgnąć, to dosięgnie. Bardzo dziękuję za rozmowę, pan Andrzej Iwaszko, prezes Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Mariupolu, był gościem programu Republika po południu. Kłaniam się, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu bardzo. A już za chwilę wolne głosy w telewizji Republika.